find a way to feel alive. I'm so lost inside. Siemka, z tej strony Prosołu TV, witam was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie totemy Sorrento na 100%, zrobiliśmy już sobie wszystkie. I uwaga, w tym odcinku bierzemy się za kosze na wyposażenie ekrana. Zrobimy sobie prawdopodobnie już wszystkie. Najmniej takie są moje plany. No i ja tutaj muszę już w sumie do góry się udawać. No i proszę bardzo, tutaj mamy pierwszy kosz. No i w sumie tylko w tym odcinku tylko za to się zabierzemy w sumie. No tak to nic więcej nas nie czeka. Tutaj jest zaawansowana ochrowa uprząż. Ochrowa? Istnieje takie słowo? Czy znowu literówkę walnęli? Bardzo możliwe. Bo tak to już jest z polskimi tłumaczeniami w tych czasach. Trzeba się z tym pogodzić, zacisnąć zęby i się wcale tym nie przejmować. Czyli ja chyba na pewno tego nie zrobię. Znając mnie. No ale dobra, lecimy dalej. No i dobra. Zaawansowane ochrowe wstęgi. Może ochrowe to nie wiem, jakiś rodzaj tworzywa jest czy coś? Ja nie wiem, ja się nie znam. Dobra, pójdziemy sobie teraz tutaj. Przeteleportujemy. Jakiej walki, przepraszam? Z kim takim ja zaciekle walczę? Powiedzcie mi, bo ja sam nie wiem nawet. Wy pewnie też, ale to już mniejsza, nie? No jeszcze by tego brakowało, żeby kolejni się do mnie doczepili. Talisi, co ty robisz?
No i tutaj mamy kolejny kosz. Już nie będę brać tego jaja Jotena. Dobra. I tutaj mamy kolejne. Kolejny kosz na wyposażenie ekrana. Ej! What? Patrzcie. Kiedyś kosze na wyposażenie ekrana zostawały na mapie na zielono. Ale w końcu poszli po rozum do głowy i to usunęli. Fajnie. Fajnie, bo to była taka w sumie aktywność, do której nie można było się przeteleportować ani nic innego zrobić. Ale zostawała na mapie. I to jeszcze na zielono. No po co? No ale lepiej. No i nie będę później myślał, że czegoś nie zebrałem, nie? No i dobra, tutaj mamy kosz kolejny. Dobra, ja sobie zamarzę. I lecimy dalej. Kolejny kosz ekrana to będzie tutaj. No i dobra, tutaj się przeteleportujemy do tych krętych rzek. Let's go, Talisi. Pap, pap, pap. Podstawowa uprząż ze smaltą. Dobra, ja sobie znowu to zamarzę. Ale nie wiem, czy nie będę musiał się jeszcze gdzieś indziej przeteleportować. O, na przykład tutaj. Dobra, ja sobie to też zamarzę, bo to troszeczkę łapię z lasu Kinglor i mnie zdeczka dezorientuje. No ale dobra, tutaj sobie właśnie pójdziemy do obietnicy Zakru. Aż tu na górze. No tak. Ja
What the hell? Aha, dobra. Nie wiem, czy tu jakkolwiek zejdę bezpiecznie. Najwyżej umrę. Jeszcze raz pokażę na mapie oczywiście. Zaawansowana fioletowa ochrowa uprząż. Bez jakiej racji nie mogę. Dobra, mam inny pomysł. Zaznaczę już sobie na skrzydlatą górę. No i lecimy. No i dobra. Zaawansowane fioletowe ochrowe ozdoby. Oś tu kochana. Dobra, i tutaj mamy kosz na wyposażenie i krana kolejne. I to już chyba będą wszystkie kosze... A nie. Tu jeszcze zahacza o wyżynę. Boże, ta wyżyna jest taka wielka. Czasami mi ciężko stwierdzić, czy to jest chmurny las, czy wyżyna. No i mamy ten kosz. Dokładnie w tym miejscu. Boże, 13 minut dopiero nagrywam. Zaawansowane ceglaste ozdoby. Ja sobie zamaluję kolejne. Where are you? Let's go, Talisi.
No i dobra. Szczyt Toruka. Tutaj jest dokładnie właśnie ten kosz na wyposażenia. Zaawansowana ceglasta uprząż. Nie wiem, czy ja już czegoś takiego nie dostałem, ale mogę się mylić. Podstawowa uprząż. Coś niesamowitego, zabójczego, zarazem normalnie. No a ja się przeteleportuję chyba. Chociaż nie opłaca się. Lecę. Hope you like it, Talisi. Dobra. Talisi sobie zjadła. Możemy lecieć dalej. Prawdy, wzywam się, bo mi nie. Jakieś wyzwanie ukończyłem. Otrzymuję unicy. Wow. Czyli chyba te punkty Uplay. I to się chyba inaczej nazywało, a nie unicy. Ej, co tam mnie zauważyło? O, cholera! No właśnie. Zostaw mnie. Weź mnie zostaw. Frajer. Boże, mam nadzieję, że zdążę zebrać, zanim mnie zabije. Już zależy, na kogo jest striggerowany. AAAAAAH!
ty obsrańcu. Dawaj. Ja już są spierdzielam. Frajer kuźwa się puszyć będzie. Leć! Aha. Dobra, zakosiłem to co moje. Mogę lecieć dalej. Czekajcie, to było to. Dobra, odpuściłeś sobie, daj Sesiana. Dziękuję. Nor, there's another healer. Siul. And he will help? I hope so. Let's go, Talisi. Snack, Tilly C. Zebrałem ci owoc i co teraz? Nic mi nie zrobisz. Tak to się skończyło. Posłowie wstęgi z kandliami, jakoś tak, whatever. Dobra. Co ja tu jeszcze mam do zrobienia? A, tutaj jeszcze. Ale wait, bo... Tu niby jeszcze jest ta... Albo i tu wcześniej. Tutaj było, kurde, ten cień tak dziwnie padał, że tego nie zauważyłem nawet. Zaznaczyłem już, okej. Dobra.
Podstawowa uprząż z pędami paproci. No, tu jest Elisi. Dobra, to polecimy teraz tutaj. Chciałem być jak wyczyniowiec chyba się mówi. Ale tylko się spowolniłem. Wow. Dobra. Podstawowa uprząż z helikoradianami. Również trochę dziwna nazwa, ale cóż. Tak już bywa. Dobra, i tutaj mamy kolejny kosz. I tu kolejny też. W ogóle dużo tych koszy znowu. Bo wiem, że te już wziąłem. A, i tu jest jeszcze. Dobra, no to w sumie wszystko na jednym szczycie będzie. Ja tylko sobie zamarzę. No i gituwa. Zostały nam jeszcze 4 kosze, tutaj 3 będą na tym wzgórzu w sumie. No, i później jeszcze gdzieś tu będzie. Że niby tutaj? A, tutaj! Dobra, okej. Niech będzie i tak. Lecimy. Dobra, byłem zmuszony zrobić cięcie. Ale dobra, lecimy dalej. Już jesteśmy już w sumie. Co to tutaj będzie? Nie było ich stać na jakieś lepsze miejsce, chociaż trochę. Podstawowa uprząż z kanalidami. Kanalidami, dobra. Czyli to były jakieś kanalidy.
Whatever. Gdzie ty lecisz, Telisi? Przyzywam cię tutaj do mnie. No i tutaj w tym miejscu. Podstawowe wstęgi Solandra. No i dobra. Tutaj przedostatni kosz. Podstawowa uprząż z kobaltem. No i w sumie to tu jest ostatni kosz, więc i tak musimy się przeteleportować do tego laboratorium. Where are you? Normalny jesteś? Let's go, Telisi! No i dobra. Podstawowa uprząż z serpentynitem. Serpentynit. Ciekawe, ciekawe. Dobra, słuchajcie, tutaj oczywiście w tej mgle nie ma nic. To od razu mogę wam powiedzieć. Ale zanim sobie skończymy, to może sobie właśnie przejrzymy to wszystko. Tylko wersje kolorystyczne się różnią. For real. 50 tysięcy uprzęży, a na żadną nawet nie zwrócicie uwagi. Ej, what? Kliknąłem X, a później od razu kółko i mi cofnęło totalnie. Już bym wolał namaszczenie ogarniać.
tak szczerze. No ale dobra. A, jeszcze sobie wydamy punkcik umiejętności. U, albo i nie, bo nie mamy już na co. Dobra, no to niestety jestem zmuszony kończyć. Niestety lub niestety. No ale przynajmniej już jedną aktywność kolejną już zrobiliśmy na 100%, nie będziemy musieli w ogóle do niej wracać. Tak więc no, możliwe, że w następnym odcinku wrócimy sobie do fabuły, ponieważ musimy sobie tutaj jeszcze zwiedzić tą część, a dzielą nas chyba do tego dwie albo trzy misje do tego zadania, jak się dostajemy do tej części, tak więc powiedzmy, że jesteśmy blisko. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora.